Siemanko, jestem Technokrata i witam was w kolejnym Tech Newsie. I stali widzowie zauważyli, że mamy zmianę kadru, a właściwie powrót do starego, ze stojącego na siedzący, bo siedzę teraz jak szefuncio. Proszę was, nowiutki fotel, o tym fotelu prawdopodobnie zrobię jeszcze jeden odcinek. Nawet nagrałem całe składanie tego fotela, bo jaram się na maksa, czekałem na niego 2 miesiące, poprosiłem o niego i go dostałem od MSI. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo chłopakom dziękuję za to, że mi go skołowali okrężnymi drogami, bo jeszcze prawdopodobnie u siebie na magazynie już nie mieli, więc dlatego musiałem się tyle naczekać, ale naprawdę się jaram, bo jak tylko wyszedł, to się tak napaliłem na ten fotel, że powiedziałem, że muszę go mieć. No i mam. Tak się stało, że muszę go mieć, że przestałem aż nagrywać na starym. Stwierdziłem, że nie, że po prostu nie będę siadał na fotelu, który nie jest tym wymarzonym, a wymarzony do mnie dotarł, ale o nim oczywiście będzie osobny odcinek. Wy zostawcie suba pod tym odcinkiem, łapkę w górę, podenerwujcie się w komentarzach, że was o to proszę, a teraz przejdźmy już do tematu odcinka, którym jest zmiana jakby firmy dostawczej przez AMD. To, że procesory, karty graficzne AMD robił TSMC, to pewnie większość z was wie. Dla nas widzów mojego kanału, przy czym dla mnie, dla ludzi technologii, to jest całkiem oczywiste, ale jak ostatnio obejrzałem odcinek Kuby Klawitera, gdzie tłumaczył to, że większość ludzi robił TSMC z takim, jakby odsłaniał jakieś magiczne karty przed swoją widownią, to faktycznie byłem zaskoczony, że tak może być, że większość osób nie może sobie zdawać, może sobie nie zdawać sprawy z tego, że tak naprawdę za większość procesorów na świecie odpowiada mniejszość firm. No ale co z tego, dlaczego AMD chce pozbyć się TSMC? To jeszcze nie jest oficjalne, prawdopodobnie mają więcej umów podpisanych i na jakiś czas mają, oczywiście są do siebie przywiązani, bo wiecie, produkcja i tak dalej, AMD też korzysta z ich procesu technologicznego, co daje im niesamowitą przewagę nad Intelem, no bo jednak te aktualnie 7, za niedługo 5 nanometrów, potem 3 nanometry, ale właśnie znak zapytania pojawia się nad tymi 3 nanometrami, ponieważ te plotki, które nas dochodzą o rezygnacji AMD z TSMC, dotyczą się właśnie procesu 3 nanometrów, który rzekomo w większości jest już zarezerwowany dla Apple. TSMC bardzo mocno zmienia swoją politykę. Po pierwsze, dźwignęło ceny. Może, bo jest, no, hegemonem, może nie. Znaczy, tak, hegemonem, jeżeli chodzi o takie produkcje dla firm trzecich. Wiadomo, Intel ma podobną, o ile nie większą produkcję półprzewodników, ale produkuje sam dla siebie. Fabryki, które mają produkować dla innych, dopiero powstają. I tak, z TSMC chcą zrezygnować dwaj duzi gracze, tacy jak Qualcomm i AMD właśnie. Chcą się przenieść do Samsunga. Samsung jednocześnie zapowiedział gigantyczną ekspansję. Chcą wykorzystać ten moment, jaki jest na rynku i rozbudować swoją sieć właśnie fabryk, półprzewodników i dostarczać dla większej ilości podmiotów. Właśnie rozpoczynają inwestycje w Stanach, gdzie budują fabrykę za około 20 miliardów dolarów, więc całkiem solidna fabryka. Intel w Teksasie rozpoczął budowę dwóch fabryk, na którą już powiedział i jakby po części zakontraktował Qualcomma na 2024 rok, więc TSMC traci klientów. No i powiecie, co z tego? I tak mają Apple, i tak mają oczywiście Mediateka, całą masę innych podmiotów, dla których produkują. Ale powiem wam, że paradoksalnie, oczywiście to nie paradoksalnie, tylko nawet praktycznie, jeżeli dojdzie do takiego momentu, że AMD na jakiś czas zrezygnuje i przeniesie się do Samsunga, Nvidia też to zrobiła. Troszeczkę tego żałowali, nie? Bo tam były jakieś rzekomo problemy z produkcją, ale koniec końców wychodzi na tym całkiem nieźle, no bo produkuje tych kart graficznych jednak więcej od AMD. Ceny cenami. Dzisiaj nimi się nie zajmujemy, są tragiczne i jeszcze raczej tragiczne będą, ale już tyle razy rozwałkowywaliśmy temat cen, że dzisiaj się tym nie zajmiemy. Zajmiemy się właśnie tą sytuacją na rynku półprzewodników. A więc tak, 2024 Qualcomm przenosi się do Intela. Intel, powstają fabryki, które paradoksalnie mogą budować procesory, czy też tworzyć procesory dla AMD. Czy będzie wystarczająco dobry proces Intela, żeby produkować procesory no, w konkurencyjnej dla TSMC technologii, 3 nanometrów na przykład? No nie wiem, tutaj stawiam to pod ogromnym znakiem zapytania. Jeżeli chodzi o na przykład technologię pod produkowanie procesorów ARM, być może tutaj są w stanie szybciej osiągnąć takie wartości niż na klasycznych procesorach w architekturze
X64, X86, nie? Więc tutaj Intel, jeszcze zastanawiam się, czy dadzą radę wyprzedzić, no wyprzedzić może nie, ale chociaż dogonić TSMC pod względem procesu, żeby świadczyć wystarczająco dobre usługi dla AMD, żeby AMD zechciało do nich przejść. Na pewno będą mieli taką możliwość i TSMC bardzo mocno może na tym stracić, bo okej, mają Apple, Apple świetnie płaci, w ogóle TSMC to tak, zacząłem, że dźwignęło ceny, ale też wprowadziło nowy sposób rezerwacji miejsc na produkcji. TSMC do tej pory miało tak, że przy podpisywaniu kontraktu taki klient wpłacał sumę, która miała rezerwować moc produkcyjną. Jeżeli klient by się wycofał z kontraktu, no to TSMC po prostu zostaje z bardzo dużą zaliczką w kieszeni. Jeżeli klient wchodził w kontrakt i zaczynał produkować procesory i zaczynał płacić za te wyprodukowane procesory, to TSMC zwracało tą gotówkę, po prostu zwracało, nie że wliczało w poczet produkcji, tylko zwracało ją do klienta. Teraz TSMC zmieniło zasady, mianowicie przyjmuje te zaliczki, ale je wydaje na bieżąco. To nie jest tak, że oni mrożą te pieniądze, bo wcześniej tak. Stwierdzili, że mamy moc produkcyjną, mamy aktywa, nie potrzebujemy gotówki, możemy sobie ją mrozić na kontach, żeby ją później oddać klientom. Teraz TSMC chce te pieniądze wydawać na bieżąco, żeby tworzyć większe linie produkcyjne i już przyjęło rezerwacje bardzo duże na właśnie produkcję w 3 nanometrach, w 5 nanometrach, głównie dla Apple, więc dostali od nich masę, no dosłownie górę pieniędzy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na nowe fabryki, więc zwiększy się zdolność produkcyjna. W ogóle patrząc na to, jakie działania są wykonywane, czy to przez Intela, czy przez Samsunga, czy przez TSMC, czyli trzech największych graczy na rynku półprzewodników, no to około roku 2023, 2024, 2025 zdolności produkcyjne, jeżeli chodzi o półprzewodniki na świecie, zwiększą się naprawdę skokowo. Powinniśmy zaliczyć gigantyczny wzrost mocy produkcyjnej półprzewodników, więc powinno się pojawiać więcej procesorów. Pytanie, czy zapotrzebowanie też będzie rosnąć. Być może tak, widzicie, dzisiaj procesory mamy niemalże we wszystkim, a ta ilość uprocesorowionych rzeczy będzie jeszcze bardziej rosła. Tak więc to jest pierwsza sprawa. Dużym graczem może stać się Samsung, który już jest dużym graczem, ale może zagrozić właśnie hegemonii TSMC. Intel to samo, no bo jednak ma zasoby, ma dużo kasy, do tego on jakby ciągnie kasę jeszcze z rządu Stanów Zjednoczonych, właśnie pod pretekstem tego uniezależniania rynków zachodnich od wschodu, czyli przeniesienia większej ilości produkcji do Stanów, do Europy. Intel i tak większość swojej produkcji, 90% ponad ma właśnie w Stanach i w Europie. W Chinach mają tylko jedną, chyba dwie fabryki mają w Chinach. Mieli budować trzecią, ale rząd Stanów Zjednoczonych im to zablokował, więc teraz budują w Europie, o tym, o czym była mowa na tech newsach, czyli fabryka potencjalnie w Polsce. Czy ona faktycznie w Polsce będzie? Nie wiem, zobaczymy. Na razie niesprzyjające są warunki geopolityczne w Polsce na taką inwestycję, natomiast wydaje mi się, że producenci patrzą raczej do przodu i wiedzą więcej niż my. My patrzymy się na granicę i no jesteśmy czy to przerażeni, czy też jakaś obawa się w nas budzi. Producenci, takie molochy, ludzie z takimi pieniędzmi wiedzą, co się będzie działo dalej. Oczywiście są jakieś czynniki nieprzewidywalne, ale wydaje mi się, że w jakimś stopniu tą geopolitykę oni mają dużo bardziej do przodu zaplanowaną niż my i wiedzą, co się może podziać. Mogą powiedzieć sobie, odczekamy pół roku, rok, przygotujemy grunt i jeżeli sytuacja na przykład się uspokoi albo będzie się rozgrywać zgodnie z naszymi przewidywaniami, wtedy wejdziemy w tą inwestycję. Jeżeli coś będzie niezgodne z naszymi przewidywaniami, znaczy, że ten rynek nie jest na tyle stabilny, znaczy, że się wycofujemy, idziemy w inne miejsce. Więc wszyscy inwestują duże pieniądze, a TSMC zaczyna ograniczać swój przychód, swoje dochody do tylko i wyłącznie jednego bardzo, bardzo, bardzo rentownego, bardzo bogatego płatnika, jakim jest Apple, ale jednego. I to jest jedno z takich podstawowych błędów w biznesie, począwszy od małych biznesów, jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez małe, średnie, duże firmy i gigantyczne molocha, mianowicie dywersyfikacja zysków. Moim zdaniem takie postępowanie TSMC, że zamiast
te zyski dywersyfikować, posiadać więcej firm, które im płacą, gdzie jeżeli jedna dojdzie do wniosku, że na przykład, bo Apple może dojść do wniosku, budujemy swoje fabryki i klepiemy sami sobie procesory, jesteśmy w 100% niezależni. Dziwi mnie, że jeszcze do tego nie doszli, wiadomo, fiskalnie na chwilę obecną im się to na pewno nie opłacało. Takie know-how, takie gigantyczne fabryki, taka inwestycja, to jest naprawdę gruba sprawa, ale biorąc pod uwagę w ogóle ogólne niepokoje geopolityczne na świecie, te problemy z łańcuchami dostaw i tak dalej, Apple w najbliższych latach może dojść do właśnie takiego wniosku, że hej, no bezpieczniej jednak byłoby te fabryki na przykład ulokować w Stanach. Może nie 100% produkcji przenosić do Stanów, ale na przykład część rzeczy już produkować dla siebie. Część produkować u TSMC, na przykład procesory do iPhone'ów, a zacząć sobie nasze M1, czy tam M2, M3 procesory na przykład do laptopów zacząć klepać już u siebie. Albo w drugą stronę, produkować do iPhone'ów u siebie, a resztę u TSMC. Jeżeli taki ruch zostanie przez Apple wykonany, mały, to będzie on takim przedsmakiem tego, że mogą za niedługo całość produkcji przenieść do siebie. Wtedy TSMC zostanie bez bardzo dużego płatnika. Oczywiście jest to bardzo mocno teoretyczny scenariusz, który moim zdaniem ma nikłe szanse na ziszczenie się, ale może faktycznie tak się stać. Co to oznacza? TSMC wtedy będzie miało dużo, dużo wolnych zasobów, więc drastycznie obniżą ceny i na pewno ktoś do nich przyjdzie. Czy to przyjdzie Intel ze swoimi kartami graficznymi, czy wróci do nich AMD, czy też Nvidia. No i generalnie może to doprowadzić do naprawdę taniej produkcji przez jakiś czas. Czy to się skończy dla nas tanim produktem? No wiecie, taniej raczej nie będzie. Generalnie na całym świecie jakaś inflacja galopuje, więc nie będzie tak, że możemy przewidywać, że za 5 lat nagle karty będą znowu po 2000 zł. Musiałobyś dojść do jakiegoś mocnego przewalutowania albo jakiejś krachu, który mocno obniżyłby wartość walut i tak dalej. Jakby ta wartość nie maleje, cały czas zarabiamy teoretycznie więcej. Oczywiście jest to z jednej strony prawdziwe, bo na przykład takie PKB Polski rośnie, zarabiamy więcej, średnia krajowa rośnie, ale w odniesieniu do całej inflacji, cen i tak dalej, no to relatywnie nie rośnie to tak spektakularnie. Jak ktoś mógł powiedzieć, że w latach 90. zarabiał 1000, 1500, 2000 zł, czy tam nie wiem, 500 zł po zmianie, jakby po przewalutowaniu ze stary na nowy złoty, no to to były zupełnie inne pieniądze. Teoretycznie z naszej perspektywy, jak teraz sobie pomyślimy 1000 zł miesięcznie, no to kurczę, jak za to wyżyć, tak? Jest ciężko opłacić czynsz za mieszkanie czy ratę, jak ktoś ma to szczęście i ma kredyt. W każdym razie to były zupełnie inne pieniądze. No i teoretycznie teraz zarabiamy dużo więcej, nie? No, 3, 4, 5, 6, 10 razy więcej, ale jednak to nie jest też o 10 razy więcej takie bezwzględne. To jest jednak względne więcej, które względem cen, które są obecnie, nie jest właśnie 10 razy więcej, a może 3-4 razy więcej. Więc za 5-10 lat te ceny kart graficznych mogą wynosić 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy złotych. My też będziemy zarabiać więcej, ale nie sądzę, żeby doszło do kiedykolwiek do sytuacji, w której to będziemy płacić znowu po 2000, po 3000, po 1000 złotych za przyzwoite karty graficzne. Nie wiem, jak wchodziła seria 70. Seria 70 bardzo długo wahała się właśnie w tym przedziale od 1000 do 1500 zł. Nie wiem, tam 970, 1070, 2070 była wyraźnie droższa, kosztowała około 2000 zł. No, teraz 3070 też nadal już w tych okolicach 2000, ale bliżej 2500, więc można się spodziewać, że 4070. 4070, które wyjdzie w trudnych czasach, to na pewno będzie cena około 3-3500. O ile nie więcej. Więc fajnie, że są te moce produkcyjne, fajnie, że AMD też szuka jakichś alternatyw, nie da się tak po prostu, on też jakby producent, który produkuje taki sprzęt, też dobrze by było, żeby źródła dostaw takiego sprzętu dywersyfikował. Oczywiście jakby łatwiej TSMC dywersyfikować klientów, bo tych klientów jest dużo, MediaTek, Snapdragon, Nvidia, AMD i to tylko ułamek jest cała masa innych producentów, jeszcze Apple, nie? I cała masa innych mniejszych producentów, którzy chcą u nich produkować, więc oni mają łatwo dywersyfikować klienta. Z kolei w drugą stronę klient dywersyfikujący źródła dostaw, no to już ma gorzej, bo takie AMD z kogo może skorzystać? Z TSMC,
albo z Samsunga, ewentualnie w przyszłości, o ile Intel zapewni taką technologię produkcyjną z Intela, więc no tak słabo. Fajnie jakby AMD na przykład zaczęło dywersyfikować, no ono już dywersyfikuje, tam nie pamiętam nazwy firmy, ale inna firma produkuje mi na przykład chipsety, przynajmniej tak było przez jakiś czas, chipsety do płyt głównych produkowało nie TSMC, a inna firma. No i na przykład w ten sposób AMD mogłoby zrobić, że procesory u TSMC albo karty graficzne u TSMC, a procesory z kolei na przykład u Samsunga, i już jest dywersyfikacja dostaw. I jak przede wszystkim taki klient zaczyna współpracę z jakąś firmą, no to potem łatwiej jest na przykład miksować tą współpracę, przerzucić produkcję procesorów do tej firmy, bo już znamy swoje struktury, już się łatwiej dogadujemy, działa to dużo, dużo łatwiej. Więc fajna jest taka dywersyfikacja. Teraz Intel na przykład tak w ten sposób będzie dywersyfikował, będzie produkował karty graficzne oraz zintegrowane karty graficzne u TSMC. Procesory oczywiście sami sobie będą produkować, ponoć też nawet te procesory niższe, czyli Celerony i trójki Intel ma produkować u TSMC, więc tutaj dywersyfikacja następuje ogromna i bardzo ciekawa. Fajnie się ten rynek rozwija, podoba mi się to, co się teraz dzieje. Przede wszystkim ja oczekuję większej ilości firm na tym rynku. Fajnie by było, jakby ta nadchodząca cała dekada, lata 20, XXI wieku przyniosły nam więcej producentów procesorów, więcej producentów kart graficznych, więcej producentów półprzewodników ogólnie. Fajnie by było, jakby ten rynek puchł i rozrastał się o więcej dostawców, którzy by zapewnili jakąś konkurencyjność na tym rynku. Bo no dwóch konkurentów w jednej branży, no to nie wróży nam. Wiecie, to jest też tak, teoretycznie mówimy o tym, że no, że jest Nvidia i, znaczy, że jest Intel i AMD, no jest też Nvidia i AMD. No ale co z tego, że na przykład jest taka Nvidia i AMD, jak oni na przykład produkowali wszyscy u TSMC, więc jakoś ta cena wyprodukowania jednego wafla była mniej więcej taka sama, tak podobna, więc ciężko tu było zapewnić naprawdę konkurencyjny podmiot, konkurencyjny produkt, który by ceną mógł się drastycznie różnić. Dlaczego? No bo ta podstawa, czyli wyprodukowanie tego procesora, było u tej samej firmy, więc ceny były bardzo do siebie zbliżone. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać, jak kadr siedzący, czy wolicie stojony, stany kadr, czy właśnie taki siedzący bardziej. No ja tutaj się rozsiadłem wygodnie, jestem mega zadowolony z tego fotela. Tutaj co prawda te troszeczkę, jak się opieram, nie wiem, czy Wy słyszycie, one troszeczkę dają dźwięk, ale sam fotel jest cichutki. Tamten fotel dużo z Was narzekało, że skrzypi, że Benek słychać go, zrób coś z tym, a tutaj nic nie ma. Dobra, ja rozsiadam się wygodnie, montuję dla Was szybko ten odcinek, wypuszczam i widzimy się jutro, a ja Wam życzę miłego wieczoru, dnia i nocy i zapraszam też na mojego Instagrama, tam też dużo ciekawych rzeczy wrzucam. Dużo osób się pod poprzednim filmem pytało, o co chodzi z tym napisem fotel. No na Instagramie była odpowiedź. Link do Instagrama macie w opisie, a ja Wam za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia jutro. Cześć!